Witam, z tej strony projekt Airway. Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób zrobić sznurek, który może Wam się przydać przy zostawianiu obozu, przy wędkowaniu lub innych tam czynnościach. Z pokrzywy. No, jak sama nazwa mówi, do zrobienia sznurka z pokrzywy potrzebujemy pokrzywy. To jest bardzo przydatne pokrzywa, aby ona nie była wysuszona. Najlepsza jest świeża pokrzywa. Jeżeli pokrzywa mamy już wysuszona, czyli się robi taka ciemnawa, zdrewniała, możemy ją zamoczyć w wodzie. Wtedy z powrotem uzyska swoje właściwości. Oczywiście no, z takiej też możemy pokrzywy spokojnie zrobić. Pierw. Oczywiście usuwamy wszystkie liście pokrzywy i rozwłókniamy. Możemy to robić toporkiem, ręką, nożem, czymkolwiek, kamieniem. Powiedzmy, że taki nam wystarczy. Tak rozbitej pokrzywy wyciągamy po prostu włókna na długość, jaką byśmy chcieli. Ja już tutaj mam przygotowane oczywiście, ale pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Najlepiej, aby grubość właśnie włókien była mniej więcej taka. Oczywiście im grubsze włókno, tym grubszy sznurek. Dobieramy sobie parę włókien. Całość tak. I zaczynamy skręcać. Ja robię specjalnie grubszy sznurek, żeby to było ładnie widać na nagraniu. W momencie skręcania zrobi nam się takie automatycznie takie zagięcie. Łapiemy wtedy za to zagięcie. W ten sposób skręcamy sznurek dalej. Przez obracanie. I w tym momencie teraz musimy przekładać sznurek w ten sposób. Łapiąc za każdym razem kawałek dalej, żeby on się tam po prostu nie rozwarstwił. Dokręcamy jedną część, dokręcamy drugą część. Zwijamy całość. To jest czasochłonne, ale warto posiadać taką umiejętność. Już to idzie dość szybko. Jest to wolniejszy sposób robienia sznurka z włókien pokrzywy.
to jest drugi sposób, ale wtedy nasz nurek nie jest tak wytrzymały. Jest to po prostu na kawałku drewna. Boże. Chcemy te włókna i je razem poprzez tarcie zwijamy. Tutaj się będzie zwijał, ale już ten sznurek nie będzie tak wytrzymały i tak dobrze spleciony, jakbyśmy to robili oczywiście ręcznie. No jest to szybsze na pewno, nie? Jest tak w momencie, jakbyśmy chcieli ten sznurek oczywiście zrobić dłuższy, możemy, dokładamy włókna dalej. Bierzemy sobie coś nie przy końcu, żeby nam się to nie pozrywało. Gdzie ja tą położyłem? Wiemy, żebyśmy chcieli ten sznurek dłuższy, no to gdzieś tam mniej więcej w połowie zaczynamy te włókna dokładać z jednej i z drugiej strony. Znowu skręcamy wszystko razem. I przekładamy. I tak można w nieskończoność. Nakręcamy. Dobra, no powiedzmy, że już będziemy kończyć w tym momencie. Skręcamy dobrze ostatnie końcówki. Skręcamy. I robimy po prostu zwykłą nazwę, już na świecie pętelkę. No proszę, nie jest to najładniejsze, co mi wyszło w życiu, ale na pewno jest wytrzymałe. Co by było więcej pewności. Spokojnie można na to łowić ryby. Nie za duże, ale spokojnie można na to łowić ryby. No to jest tak 1,5 kg, 2 do pory waży, więc. Dziękuję. To była tradycja.